Witam wszystkich serdecznie. Zapraszam dziś na spacer do Muzeum Łazienek Królewskich w Warszawie. Na teren ogrodów wchodzimy od Alei Ujazdowskich. Muzeum Łazienek Królewskich znajduje się zabytkowa architektura, kolekcje sztuki i ogrody. Jest to miejsce niezwykłe. Znajdują się tu cztery ogrody. Królewski z XVIII wieku, romantyczny z XIX wieku, modernistyczny z XX wieku oraz ogród chiński. Muzeum Łazienki Królewskie to ulubione miejsce odpoczynku warszawiaków i jedna z najważniejszych atrakcji turystycznych stolicy. Do kontaktu z przyrodą zapraszają dostojne drzewa, tysiące kwiatów i wiele gatunków zwierząt. To wyjątkowy przykład współistnienia w jednym miejscu kultury i natury. Środowisko przyrodnicze jest tutaj niezwykle bogate i różnorodne, jak na centrum wielkiego miasta. Łazienkowskie ogrody są ostoją licznych zwierząt. Niektóre z nich tu mieszkają. Bardzo bogata jest również szata roślinna. W jej skład wchodzi nie tylko prawie 10 tysięcy drzew, lecz także różnorodne krzewy i rośliny zielne, w tym zioła i polne kwiaty. Pałac na Wyspie. Letnia rezydencja Stanisława Augusta. Pałac, usytuowany nad dwoma stawami, zaprojektowany jako villa muzeum, symbolizująca królewskie marzenie o państwie idealnym, nowoczesnym i suwerennym. Królewska kolekcja obrazów Stanisława Augusta w Pałacu na Wyspie liczy 140 dzieł, eksponowanych zgodnie z zasadami obowiązującymi w XVIII wieku. Thank you.
Pałac Myślewicki wzniesiono w latach 1774-1779 według projektu Dominika Merliniego. Jego nazwa pochodzi od pobliskiej, nieistniejącej obecnie wsi Myślewice. W 2015 pałac odzyskał dawny blask. Konserwatorom udało się odsłonić historyczne polichromie i przywrócić zabytkowi kolorystykę zgodną z jego autentycznym XVIII-wiecznym charakterem. W pałacu znajduje się jedna z dwóch ocalałych w Polsce XVIII-wiecznych łazienek. Druga to łazienka Izabeli Lubomirskiej w pałacu w Wilanowie. No idziemy chyba na tamtą stronę. Biały dom, otwarty w sezonie letnim, jest to unikatowy w polskiej skali zabytek XVIII-wiecznej architektury rezydencjonalnej z Królewską Galerią Grafiki oraz pierwszymi w Polsce groteskami. Wodozbiór, zwany również rezerwuarem, powstał jeszcze w czasach Stanisława Herakliusza Lubomirskiego i pełnił funkcję zbiornika pobierającego wodę z okolicznych źródeł, którą odprowadzał rurami do pałacu. Stara oranżeria, położona u stóp skarpy, łączy w sobie funkcje teatralne, galeryjne i utylitarne. To tutaj mieści się Teatr Królewski, jeden z kilku w Europie oryginalnych XVIII-wiecznych teatrów dworskich. Wyłożone drewnem wnętrze do dziś zapewnia znakomitą akustykę dla 200 widzów. Dzień dobry. Stara oranżeria to także Królewska Galeria Rzeźby z kolekcją marmurowych posągów, jak i gipsowych kopii najważniejszych dzieł starożytnych i nowożytnych.
Amfiteatr, usytuowany nad brzegiem południowego stawu, w swej architekturze łączy motywy antycznych ruin z funkcją teatru w otwartej przestrzeni. Obliczony na wielkie widowiska, dla blisko 1000 widzów otwarty został 7 września 1791 roku w rocznicę elekcji Stanisława Augusta. Ogród chiński położony jest w północnej naturalistycznej części Łazienek Królewskich. Pawilon chiński symbolizujący pierwiastek męski i ażurowa altana chińska symbolizująca kobiecość połączone zostały kamiennym mostkiem, który jak podkreśla znawca architektury chińskiej profesor Wang Hongbo stanowi nawiązanie do Drogi Mlecznej. Dachy pawilonu i altany pokryte są wykonaną w Chinach ręcznie glazurowaną dachówką w kolorze ugru zbliżonego do żółtego. Wspólna podróż dobiegła końca. Zachęcamy wszystkich serdecznie do odwiedzenia Muzeum Łazienek Królewskich w Warszawie. Informacje w filmie to tylko kropelka w morzu wiedzy, którą znajdą Państwo na oficjalnej stronie muzeum. Link znajduje się w opisie filmu. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejne filmy.